Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy przegląd zaczynamy od takiego zestawu stempli w kartonikowym opakowaniu. Cena za taki zestaw jest to kwota prawie 9 zł. Ja zawsze zaokrąglam te ceny do pełnych złotówek. Następną nowością są to naczynia już z takim vibe'em wiosennym. Półmisek za prawie 12 zł wykonany z ceramiki. Tutaj mamy różne wersje do wyboru. Do kompletu są również miski. Cena prawie 13 zł. Również są różne warianty do wyboru. Miseczka takiej średniej wielkości. I do tego jeszcze takie talerzyki na ciastko za 3,50. Dla mnie to bardziej talerzyk na cukierka, aniżeli na ciastko, no bo one są bardzo, bardzo malutkie i dość lekkie. Kolejne nowości. Jest to lampa biurkowa do ładowania, bez kabla. Są wersje kolorystyczne biała i czarna. Tutaj w tym sklepie akurat była tylko i wyłącznie lampa w kolorze białym. I jej cena jest to kwota prawie 29 zł. Dalej łańcuch świetlny za prawie 13 zł. Wykonany właśnie z takich puchatych kuleczek. Tu też mamy dwie wersje kolorystyczne do wyboru. Lampa stołowa ze szkła za prawie 18 zł. Jeżeli chodzi o kolor tego szkła, to też mamy w kolorze takim bezbarwnym, przezroczystym, różowym i trochę takim ciemniejszym. I tutaj jeszcze zauważyłam kolejną lampę. Cena też prawie 19 zł. Szkło takie ciemne. Ja Wam tu ją wyciągnę, żebyście zobaczyli, jak się prezentuje w całej okazałości. Następnie mamy wazon za prawie 18 zł. Jest to bardzo wysoki wazon, wykonany z dość grubego szkła. Tutaj szafka na klucze metalowa w cenie 28 zł. Te szafki były bardzo ciężkie. Oczywiście widzicie, że one są zapakowane poprzez folię, tak więc tutaj na rysunku tylko możemy zobaczyć, jak one wyglądają wewnątrz. I też do wyboru były trzy wersje kolorystyczne. Ta biała, którą mam w ręku, czarna i taka w kolorze szarym. Opacz snów za prawie 17 zł. Całkiem duży był ten łapacz snów i tutaj też były dwie wersje do wyboru. Ta pierwsza. I zaraz drugi łapacz, który różni się tak naprawdę tylko i wyłącznie takimi drewnianymi koralikami. Poza tym ja tutaj akurat nie widzę większych różnic. Lampion XL druciany za 65 zł, kolor czarny lub też złoty. One są naprawdę bardzo duże i bardzo ładnie wykonane. Ten drut jest taki jakby lepszej jakości. Ostatnio pokazywałam te lampiony troszeczkę takie mniejsze, również wykonane z tego samego drutu. Kolejny produkt jest to taka tacka na nóżkach za prawie 27 zł, wykonana z drzewa mango. Są również dostępne bardzo ładne świeczniki za prawie 6,70, wykonane ze szkła. A tutaj jest taka imitacja pękniętego szkła, ale one są w rzeczywistości naprawdę urocze. I też Wam pokażę drugą wersję. Zarówno ta, jak i tamta wcześniejsza naprawdę mnie się bardzo podobają. Są również dostępne małe świeczki zapachowe za 4 zł w takim metalowym pudełeczku. Tutaj też mamy różne zapachy do wyboru. Kolejna nowość to pufa ze schowkiem. W ten sposób ona się prezentuje w kolorze standardowym białym.
Ta pufa jest w cenie prawie 39 zł. Tutaj troszeczkę tańsza o 5 zł, ale to już jest bardziej wersja dla dzieci. Z tego względu właśnie, że to siedzisko ma postać takiego miśka. Tutaj misiek w kolorze białym i w kolorze brązowym. Następnie poduszka aksamitna za prawie 23 zł. Tutaj akurat jest taki nadruk z jednej strony. Wzór, taka jakby dżungla. I druga wersja kolorystyczna w kolorze takim jakby pomarańczowym, musztardowym. Trudno mi nazwać ten kolor. Jeżeli chodzi o tę poduchę, to ona nie do końca mnie się podoba. Bardziej preferuję właśnie tę tutaj. Kolejna nowość, poduszka ozdobna z tłoczonymi kwiatkami za 23 zł. Te poduszki również występują w różnych wersjach kolorystycznych. Bardzo miła, przyjemna w dotyku. Jeszcze Wam tutaj z bliska pokażę ten nadruk, jak on wygląda. Następna nowość są to szkatułki wykonane z bambusa. Dość ciężkie, średnia wielkość, cena prawie 22 zł. W ten sposób prezentuje się ta szkatułka i też były dwie wersje kolorystyczne do wyboru. Ja Wam też tutaj pokażę tę drugą w połączeniu z kolorem białym. Mnie się chyba bardziej podoba ten naturalny odcień bambusa, aniżeli takie właśnie połączenie białego z drewnem. I dodatkowo obok stały takie domki ozdobne. Też uważam, że ciekawa dekoracja w cenie prawie 9 zł. I też tutaj mamy dwie wersje kolorystyczne do wyboru. Dalej organizer do walizki w cenie prawie 18 zł. On składa się z czterech takich saszetek i tutaj macie dokładne wymiary. Mam nadzieję, że w miarę je widzicie, bo ciężko akurat było je uchwycić. I z tych organizerów też były dwie wersje kolorystyczne do wyboru, biała i taka nudziakowa. I powyżej mamy poduszki pod kark w cenie prawie 14 zł. To chyba najniższa cena takich poduszek, jakie do tej pory widziałam. I dodatkowo torba plażowa pleciona za prawie 31 zł. Całkiem duża, ładnie wykonana. Tutaj widzicie rączka imitująca taki sznur. Też mamy różne wersje kolorystyczne do wyboru. Wewnątrz ona przypomina tę ostatnią torbę ze sklepu Pepco, czyli też ma taki ściągacz, żeby można było ją zamknąć i wewnątrz kieszonka. I tutaj jeszcze Wam pokażę te pozostałe wersje kolorystyczne do wyboru. Kolejną nowością jest to świeca do ogrodu za 13 zł. Świeca zapachowa w takiej ceramicznej osłonce. Całkiem duża, bardzo ciężka jest ta świeca. Tutaj, jak możecie zauważyć, też są różne odcienie tych opakowań ceramicznych. I też uważam, że wygląda bardzo estetycznie. Świeca ma dwa knoty. I dodatkowo mamy sztuczne roślinki, taka kula za 19 zł i trochę mniejsza kula za 13 zł. Ja szczerze mówiąc zastanawiałam się, czy nie wziąć tej kuli jako taką piłeczkę dla mojego kota, bo sądzę, że byłby przeszczęśliwy, gdyby miał coś takiego do zabawy, a ta akurat bardzo mi się podobała. No i tutaj jeszcze Wam pokażę trochę większą, ale akurat tę z kwiatkami. Ona wygląda całkiem ok na tym nagraniu, ale na żywo, szczerze mówiąc, nie zachwyca. Z daleka może robi wrażenie, ale tak z bliska to już tak mniej estetycznie wygląda. I jeżeli jeszcze chodzi o gadżety ogrodowe, to tutaj w cenie prawie 90 zł mamy fontanny LED-owe, trzy warianty. Pierwszy wariant z buddą. Tutaj drugi, taki nie wiem co to nawet jest, taki zwykły kominek. I ten trzeci z takimi jakby miskami, z których się przelewa woda.
Mnie chyba najbardziej podoba się ten wariant z buddą. Następnie lampiony ogrodowe, zestaw czterech lampionów. Są to lampiony solarne za 30 zł. One ogólnie są plastikowe, tak jak tutaj możecie widzieć przez to okienko. I niby są różne wersje. I tu jest druga wersja, troszeczkę inny kształt tych otworków, taki bardziej jakby opływowy, bo ten wcześniejszy był taki kanciasty. Solarne latarenki, które są, że tak powiem, hitem wśród niektórych osób, wykonane z metalu. Tutaj, jak widzicie, są dwie wersje kolorystyczne tych latarenek. I następna nowość, solarna lampa za 30 zł, niewielka, z czujnikiem na ruch. To jest lampa do stosowania na zewnątrz. I oprócz tej lampy jeszcze jedna nowość, już troszeczkę większa lampa za prawie 65 zł. Też ona posiada czujnik na ruch, składa się tak jakby z trzech części. I jak możecie zauważyć, ona jest już o wiele większa, bo jej kartonik jest znacznie większy. I jeżeli jesteśmy przy lampach, to tutaj mamy takie lampy solarne w stylu industrialnym za 18 zł. Ja myślałam na początku, że to jest metal, a to jest po prostu zwykły plastik. Z daleka wyglądają ok, ale w dotyku strasznie leciutkie. No i takie zwykłe plastikowe lampy. Następnie skrzyneczki tuż na dziale ogrodniczym przy różnego rodzaju osłonkach. Najmniejsza za prawie 8 zł. Pokażę Wam, jak wyglądają te skrzyneczki. Tu jest taka malutka, taka drewniana, i jeżeli chodzi o ten spód, to jest, no szczerze mówiąc, taka jakaś zwykła płyta. Bałabym się coś tam wsadzić, że się zaraz rozleci. Następnie mamy podkładki jutowe, bardzo fajne, cena prawie 4,50, ale spójrzcie, jak są bardzo ładnie wykonane, dość grube. Ja po prostu jestem zaskoczona tą ceną. I tutaj też mamy różne warianty do wyboru. Zaraz Wam pokażę kolejną. Tu już, jeżeli chodzi o ten wzór, jest troszeczkę jaśniejszy. I tutaj taka kolejna z tymi takimi kuleczkami, pomponikami. Ja ją wyciągnę i spójrzcie. Myślałam, że trochę mają więcej tych pomponików, tych kuleczek, no ale niestety tylko jeden taki rządek, dość rzadki. I kolejna mata za prawie 5 zł. Te akurat już były wybrane. W sumie się nie dziwię, bo są bardzo fajne. Gruba taka pianka. No i tutaj akurat zostały tylko i wyłącznie dwie wersje, jeżeli chodzi o te rysunki. Kolejna nowość są to szampony i odżywki w formie właśnie mydła, z czymś takim się nie spotkałam. Cena to, jak widzicie, 4,50. I jeszcze jedna nowość, jeżeli chodzi o kosmetyki, jest to woda micelarna za 6,50. Dość duża butla, jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. To by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i pa, pa!